Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem w Londynie, obecnie na stacji Waterloo. Czekam na pociąg na Kingston, pojadę na chwilkę do domu, zostawię swoje rzeczy i wrócę do Kingston autobusem na jakieś szybkie zakupy. Chciałabym wejść do Primarka, szukam też prezentu dla Eli na urodziny, szukam też kostiumów na Halloween imprezę i chciałam zajrzeć jeszcze do Wilko, żeby zobaczyć szafę kosmetyków Essence. No i tak, jeszcze mam chwilę do pociągu, nagrywam tak pokrótce. Wspominałam Wam w poprzednim vlogu, który nagrywałam, właściwie to było denko, że udało mi się znaleźć pracę. Właściwie to praca znalazła mnie, po któregoś dnia odprowadzając Elę do przedszkola, zapytano mnie, czy nie chciałabym z nimi popracować. Wiecie, no taka okazja nie zdarza mi się często, tym bardziej, że moja praca by była w tych samych godzinach, kiedy dzieci mają swoje nauczanie. Zgodziłam się jak najbardziej, dostałam od razu application form, wypisałam, tego samego dnia zostawiłam i tydzień później zaproszono mnie na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna była 1 października, to był poniedziałek. W środę już jak odprowadzałam Elę, tak nieoficjalnie mi pogratulowano. Ja też nie dostałam żadnej oficjalnej odpowiedzi ofisu, więc no podziękowałam, uśmiechnęłam się tak nieoficjalnie, oczywiście się ucieszyłam. Później, o jak głośno. Później w piątek już dostałam właśnie odpowiedź mailem, że jak najbardziej rozmowa im się spodobała i chcieliby mnie zatrudnić. Dostałam też w załączniku już kontrakt. Induction, kontrakt jest od 18 października, ale ja induction zaczynam od środy, od 20. No, wydaje mi się, że będę musiała parę kursów przejść, będę musiała też chyba wrócić do koledżu, ale wszystkie opłaty poniesie przedszkole i ja się cieszę, bo są to no, dosyć drogie kursy. No i tak, zaczynam nową karierę, bardzo się cieszę, jestem podekscytowana. A w ogóle dlaczego jestem w Londynie? Jestem tutaj dlatego, że jutro wybieram się z koleżanką na London Beauty and Spa w London Excel i będziemy tam no, oglądać różne kosmetyki. Ja mam kilka wystawców, które chciałabym zobaczyć. Na pewno jest to Dermatologica, Elemis, na pewno Eveline Cosmetics i jeszcze jakaś polska firma tam się wystawiała, której ja nie znam. Jutro na pewno nagram Wam reportaż, będzie trochę więcej tych rzeczy, co tam się pojawi i dam Wam znać. A na razie się z Wami żegnam, bo już przyjechał mój pociąg. O tutaj. Kompletnie zmęczona i wypompowana, ale zostawiłam rzeczy teraz u siostry i wracam z powrotem do Kingston. Byłam już w Wilko, byłam w Wilko, Wilko, Wilkinson, jakkolwiek chcecie. Byłam też w Primarku, szukałam spodni, ale mi się nie udało nic znaleźć fajnego. Kupiłam sobie koszulkę, którą Wam później pokażę i coś jeszcze? A, te maski, które teraz są moimi ulubionymi, więc kupiłam sobie 4 opakowania. A teraz jeszcze chciałam zajrzeć do TK Maxa. No i do Bentalsa. Bentals jest zamykany o 7, ale TK Max o 20, więc mam jeszcze trochę czasu. Teraz zrobię
robiłam zakupy w TK Maxie, kilka rzeczy dosłownie, ale udało mi się znaleźć podkład Becky za 10 funtów. W ogóle była też Misza, ale była otwierana i już jej nie brałam. No i tyle, nic takiego nie udało mi się znaleźć. Szukałam w ogóle kostiumów na Halloween dla dzieci. No niestety nie ma nic w rozmiarze Olivera ani Eli, więc nie wiem, czy mi się uda coś znaleźć. Teraz biorę się za przygotowanie jedzenia. Jest godzina 19, prawie 20. Ja jeszcze nic nie jadłam od samego rana. I tu mam cottage pie, który za chwilę sobie przygotuję w mikrofalówce. Tutaj mam jeszcze taką sałatkę. Ona jest z quinoa, z orzeszkami, z almond, z pistacjami i innymi. Myślę, że będzie dobra. Ja bardzo lubię sałatki z Marka Spencera. No i tutaj mam jeszcze mleczko jutro do kawy i dzisiaj na deser jeszcze wieczorkiem napiję się cidera, bo już dawno nie piłam. Jestem ciekawa i to jest truskawka i limonka. Ja już jestem najedzona, obiad był pyszny. Pokażę Wam teraz, co kupiłam. Tu jest dla Eli taki zestaw, jeden. I to są do malowania paznokci i błyszczyki do ust. Czy może przestanie mi podkradać. Do tego mamy taki zestaw klocków. Ela bardzo lubi takie rzeczy, więc też na pewno się ucieszy. I teraz z TK Maxa. W TK Maxie udało mi się znaleźć podkład Becky. I to jest Becka w numerze 1C2 Ivory. Ma się utrzymywać 24 godziny. No ja jestem ciekawa, zobaczymy. Nie wiem, czy za bardzo jasnego odcienia nie wybrałam, ale zadowolona jestem, że nikt się do niego nie dobrał, nie pobrudził. Troszeczkę jasny, ale to nic. Wow, ładnie się blenduje. Może być, nie jest zły, zawsze można przyciemnić bronzerem, więc ja jestem zadowolona, bo Beckę uwielbiam. Kiedyś miałam próbkę takiego podkładu z Becky rozświetlającego, czy to był primer rozświetlający, dostałam od siostry taką próbkę, ale był super i jestem bardzo zadowolona, że udało mi się to spotkać. Jutro sprawdzimy, jak będzie wyglądał na twarzy. Dzisiaj mam ten z Primarka, którego uwielbiam. I powiem Wam, że jeszcze skusiłam się jednym podkładem, ale o tym za chwilę. To z TK Maxa. W TK Maxie jeszcze znalazłam Emme Hardy. To jest taki cleansing balm, który miałam wcześniej. I to jest Moringa Cleansing Balm. I on kosztował 4,99. To jest taka mała próbka. Też już miałam wcześniej taką próbkę, pokazywałam Wam. To tyle z TK Max. Później zajrzałam jeszcze po jedzenie. To kupiłam sobie Batiste, był na przecenie za 2,85. I kupiłam krem do rąk i to jest almond milk i wanila. Mam nadzieję, że będzie ekstra. Zaraz sprawdzimy, na pewno ładnie pachnie. O, ma bardzo taki naprawdę słodki zapach waniliowy, otulający. Miałam dobrego kremu do rąk. Ostatnio krem, który używałam i użyłam ostatnią tubkę, to był z Garniera. Taki w czerwonej tubce. Ale to pięknie pachnie. I powiem Wam, że to był najlepszy krem naprawdę, jaki używałam, ale ten Garnier, który jest w Polsce, dużo się różni od tego, który jest tutaj sprzedawany w tej samej czerwonej tubce w Anglii. Nawet różni się zapachami. Inną ma konsystencję, w ogóle to już nie jest to samo. I zastanawiam się, dlaczego tak produkty się różnią między krajami. Dosłownie ta sama firma, więc no zdziwiona jestem trochę. Ale okej, z kremu jestem zadowolona, jest naprawdę ekstra. Co tu jeszcze? Aha, weszłam do H&M-u, szukając dzieciom coś na Halloween, ale wiecie co, nie było żadnych fajnych kostiumów, a później pomyślałam sobie, że jeśli mam im kupić kostium, który założą tak naprawdę raz, bo później już na drugi rok nie będzie dobry, no to wolę im kupić coś takiego, co będą mogły jeszcze założyć, albo ewentualnie może, no nie wiem, komuś oddam. Dla Eli mam taką sukieneczkę, taka troszeczkę oversize'owa, ona kosztowała dyszkę, ale z unicornem i to się świeci w ciemności, więc myślę, że fajnie będzie wyglądało na dyskotece. Ja też już zaczynam pracę w przedszkolu od 20, więc powinnam na tej takiej dyskotece halloweenowej, którą dzieci będą miały w szkole, już się nimi tam wszystkimi opiekować, więc będę miała na nich oko. Być może uda mi się zrobić jakieś fajne zdjęcia, przynajmniej moim dzieciom, nie chcę innych filmować ani nic takiego, ale tak, dla Eli to, dla Olivera taka koszulka. Też nie chciałam brać całych zestawów, a i ta koszulka
kosztowała 2,99 w ogóle, więc on i tak tego dnia idzie do szkoły, więc po szkole po prostu się przebierze szybko w to. W każdym bądź razie to kupiłam Senę, muszę tu jeszcze mam, aha, i jeszcze rajstopki wzięłam czarne dla Eli i one kosztowały 7,99, taki dwupak. Później weszłam jeszcze do Wilko, kiedyś to się nazywało Wilkinson, później zmieniono nazwę na Wilko. No i tu mam też pomieszane zakupy z Primarka. W Primarku kupiłam sobie taką koszulkę, ona też jest oversize'owa, ta jest w rozmiarze S i kosztowała 8 funtów. Z myszką Miki, ja uwielbiam. Dajcie znać, czy Wam się też podoba. I w Wilko sobie kupiłam też takie tea lighty. Wystawiłam sobie taką tackę, zrobiłam w kuchni, gdzie mam wystawione świeczki, jakieś tam woski jeszcze, które miałam, Kringle i Yankee Candle, które zostały mi z tamtego roku. No i zaczęłam je tak odpalać, że wypaliłam wszystkie swoje tea lighty, które miałam, więc zapas tea lightów jest i one są w zapachu Spiced Apple. I Wilko jeszcze skusiłam się na 3 produkty. Jeden to jest z polecenia Fokusowanej, Ania ostatnio pokazywała, Essence Stay All Day 16 godzin i to jest Long Lasting Foundation i ja mam w kolorze Soft Vanilla. I wiecie co, kupując w ogóle bekę, zapomniałam kompletnie, że wzięłam ten i pewnie gdybym pamiętała, że go kupiłam wcześniej, no to bym nie kupiła już beki, no bo mam za dużo, a naprawdę ten podkład z Primarkami odpowiada. Ma bardzo fajne wykończenie, jest nawilżający, jest z witaminami, naprawdę jest super, ja jestem z niego zadowolona, on kosztuje 2,50 całe. Jeśli macie Primarka gdzieś po drodze, to ja serdecznie polecam. Mam nadzieję, że mi się udało. Kupiłam sobie też lakier taki w hologramowym, trochę metalicznym kolorze i to jest numer 811 Hot Metal Love. I to jest Rimmel London, on wygląda tak, nie wiem czy widzicie, pomaluję sobie nim paznokcie na jutro, więc będziecie mieli okazję zobaczyć. I z polecenia Mileny z kanału Milena Mili UK mam błyszczyk, który jest całkiem fajny, to jest Extreme Shine Volume Lip Gloss. Wiecie co, tego volume ja na przykład nie widziałam, ja używam tego błyszczyku z Diora. I powiem Wam, że no on ma, daje takie małe mrowienie na naszych ustach, ma ten mentol w sobie i jest z kolagenem dodatkowo, więc wiem, że moje usta wyglądają naprawdę super, to raz. Drugie, włosy się tak bardzo nie kleją, kiedy wiecie, zawieje, a mamy długie włosy i wygląda fajnie. Ten jest taki z drobinkami błyszczącymi, ma dosyć duży ten aplikator. Tak wygląda. Czy to jest jakiś kolor, którym ja tutaj mam? Nie, nie ma to żadnego koloru, przynajmniej ja nie widzę, a jeśli znajdę, to Wam dam znać. Fajny, nie był drogi, więc na pewno dużo tańszy od Diora, ale Dior jest moim ulubieńcem i wracam do niego zawsze. Do Primarka oczywiście weszłam po swoje ulubione już teraz maski i to jest Prep Plus Perfect i tu mam Illuminating, czyli rozświetlające i dwie maski nawilżające, to są maski koreańskie, kosztują całe 80 pensów, są to maski w płachcie, te są akurat nawilżające, maska jest dosyć dobrze skrojona, u mnie może trochę za krótko na nosie, ale wiadomo, Koreanki mają krótkie nosy, a ja mam trochę długi, więc tej maski mi na nos już nie starczyło, ale ogólnie tutaj wszystko ładnie, wiecie, zakrywa i fajnie to wygląda, więc ja jestem zadowolona, mam 4 maski. Do tego wzięłam sobie sponges, więc do makijażu i one są no dosyć miękkie, bym powiedziała. Zobaczymy, jak będą wyglądały po tym, jak się je zmoczy. I one kosztowały 2,50 za 4 gąbki, wiesz, też niezła cena. I płatki kosmetyczne kupuję zawsze i jest ich 100 sztuk, to są takie duże, za 90 pensów, serdecznie polecam, żadna wata z tego nie wychodzi, nie ma tam żadnych takich nitek drapiących ani nic, naprawdę są mega płatki. I jeszcze mam kulę do kąpieli, taką może nie kulę, a stożek, stożkowatą i to kosztowało funta i jest z tej samej firmy PS, która jest tutaj, ładnie wygląda, taki błyszczący. Nie wiem, zobaczę, jeśli będę się kąpała, to sobie wykorzystam jeszcze tutaj, a jeśli będę brała prysznic, to wtedy zabiorę i może dorzucę do Eli prezentu urodzinowego.
Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten mały haul. Ja już będę zmykać powoli, bo chcę też wyedytować tego vloga. Być może uda mi się go wstawić jutro rano. Zobaczę jeszcze jak z internetem, ale jeśli nie, to na pewno coś w przyszłym tygodniu się pojawi. Przyszedł też Glossy Box i czeka na mnie w domu, już wiem, na nagranie. No, będzie się pojawiało kilka filmów, jeszcze mamy kilka imprez, wychodzimy też w jedno miejsce, będziemy zbierać też dynie w tym roku, więc trochę tych filmów będzie, mam nadzieję. Trzymajcie za mnie kciuki. Wiecie co, paradoksalnie naprawdę myślałam, że od września będę miała czas i będę mogła nagrywać. A niestety nie wyszło mi tak, jak planowałam i zawsze tak jest, ale chyba już mi ktoś powiedział, że z dziećmi niewiele da się zaplanować. Dzisiaj mam weekend i dzień dla siebie, dzień odpoczynku. Wydaje mi się, że każda mama na taki dzień zasługuje i na czas taki dla siebie, żeby mogła po prostu usiąść, robić nic albo iść na zakupy, właśnie się zrelaksować, poczytać książkę. Ja książkę też mam. Mam swojego laptopa, tutaj w tle już oglądam Strictly Come Dancing, angielską wersję, bardzo lubię. No i tak, ja się z Wami będę żegnała. Bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje, bardzo dziękuję za Wasz czas spędzony ze mną. Bardzo też dziękuję Milenie za polecenie mojego kanału i zapraszam również na jej kanał, wszystko Wam podlinkuję. Okej, to już wszystko w tym vlogu, ja Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten krótki vlog i haul Wam się też podobał. Zostawcie subskrypcję oczywiście, jeśli jesteście pierwszy raz, zostawcie łapkę w górę i oczywiście jakiś krótki komentarz, będzie mi bardzo miło. Również chciałam bardzo podziękować Milenie, która poleciła mój kanał i kilka osób od niej z kanału również przeszło do mnie, więc ja bardzo Was witam serdecznie i dziękuję. Napiszcie w komentarzach, że jesteście od Mileny, jej na pewno będzie też bardzo miło. A ja się już z Wami żegnam do jutra. Mam nadzieję, że będzie co oglądać. Pojawią się jeszcze nowe filmy. Do zobaczenia. Pa!